Thank you.
Witajcie, detailingowy dziadzia. Blue and Green Degrasser Plus. Szwedzki produkt. I słuchaj, Tar and Glue Remover. Zapach taki łagodny. Czuć, że to jest tar, ale w ogóle nie męczy nocha. W ogóle. Bardzo przyjemny, naprawdę. Tutaj, jeżeli chodzi o te produkty, są postawione na stronę ekologii. Aplikacja banał. Mgła fenomenalna. Produkt jest wodnisty, ale zarzucając go na lakier, robi się taki tłuściutki. Obłędnie wybiera. Sprawdziłem to na Volvo. Sprawdziłem to na lakierze. Auto, które serwisuje, przyjeżdża do mnie co 20 tysięcy kilometrów, nie mylę, dokładnie. Fenomenalnie zbiera, naprawdę. Tutaj mówię o smole. No i tudzież, wiadomo, zabrudzenia organiczne. Naprawdę fenomen... A, jeszcze jedna rzecz. Rewelacyjnie się nim mizia. W ogóle śliskość tego produktu nie klei się, rozlewa się perfekcyjnie, naprawdę. No, stawiałbym go zaraz obok mojego ulubionego na mokro właśnie. Od Legi bodajże? Chyba tak, nie pamiętam. Chyba Heribol? O, właśnie. No ten niestety za wodą, znaczy nie przeszkadza mu tak bardzo woda, ale Heribol, z tego co pamiętam, tak od Leigi, jest królem, jeżeli chodzi o pracę na mokro. Tutaj no z wodą no nie jest źle, no ale kurczę, proponuję na sucho. I potrafi naprawdę, pomimo konsystencji, potrafi skurczybyk długo posiedzieć. Jestem bardzo miło zaskoczony. A takim dowodem już na to, że zbiera starą, skamieniałą taką już smołę, widziałeś, z czym wjeżdżając, tak, znalazłem w końcu dla tej szczoty od Detailing, przepraszam, nie od Detailing, to było, co to, ojojojojoj, skup się dziadzia, kurczę, stary web, firma, teraz pędzle kupiłem, ja, dobra, nieważne, nic nie wymyślę, zlasował mi się mózg. Znalazłem dla niej zastosowanie, tak jak widziałeś, fenomenalnie się czyści właśnie z takimi produktami wnętrze felgi. Żeby nie zdejmować przy serwisie. No, odpowiednia rękawica od tyłu też dojedziesz. No, każdy ma swój sposób. O tak może powiem. I tam zbierało pięknie starą smołę, która już takie grudy było. Widać, że je rozpuszcza. Działa naprawdę szybko i długo, co jest bardzo fajne. Czy produkt mi leży? Obłędnie. Naprawdę. Fenomenalny. Z tego względu, że jest bezpieczny. Nie narobi ci bałaganu. Oczywiście, jak mu pozwolisz zostać, różnie może być. Ja nie ryzykowałem. Na Volvo, ale to inny produkt zostawiłem. No i tam na miękkim lakierze, gdzie był ten 1K na rozrabiał, ale to inny produkt, on będzie. Też Tar Remover, też szwedzki. Co do tego, rewelacja, naprawdę. Bomba. Kurczę, szukam Tar Removera, który sprawiał takie wrażenie takiego właśnie bezpiecznego, przyjemnego. I chyba, kurczę, ciężko. Ten jest pierwszym takim... No ma ten zapach takiego... Nawet nie tyrom, ty... Aż kurczę, kolega od tenisa stołowego, przepraszam. Dobra. Zapach jest tam gdzieś tego Tar Removera, ale on jest taki przyjemny, łagodny. Naprawdę bardzo fajny produkt. No dobra, słuchaj. Ceny? Nie znam. Dostałem produkt. Do testów? Nie będę ukrywał, więc nie wiem, jak tutaj jest jakość do ceny. Ja sugeruję się tym... jak testowałem, jak mi leżał, jak wybierał, długość pracy, jakość miziania właśnie. A, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem najważniejsze. Obłędnie się wypukuje. Fenomenalnie wręcz, naprawdę. Mało który Dejron, kurczę, tak zjeżdża. Naprawdę obłędny produkt. I przez tą swoją konsystencję włazi wszędzie. W każdy zakamarek, ale dzięki temu też nie ma problemu z wypłukaniem. No dobra, z mojej strony to wszystko, obłędny produkt. Naprawdę super. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!